witam was wszystkich serdecznie, serdecznie. Nie wiem, dlaczego muzyka jest tak głośno, ale witam was serdecznie, gdzie będziemy sobie brali znowu nasz helikopter i będziemy walczyć tutaj z przeciwnikami, jakkolwiek się uda nam. Mam nadzieję, że zarobimy na te helikoptery. Chociaż w miarę dużo zarabiamy za niszczenie, więc myślę, że nie będzie takiego problemu. Nasz seria, gdzie niszczymy świat, jest kontynuowana. Musimy zniszczyć na początek ten kurwa wyrzutnie tutaj, z tej strony. Ta wyrzutnia z lewej strony gdzieś. Pięknie. Rest in pieces, hombre. Lecimy dalej zobaczyć, co jest w dalszych wioskach. Na razie nas nie ścigają, na szczęście. Jest spokój. Oho, ho, tutaj będzie do niszczenia. Orzesz w mordę, jeża. Dostaliśmy tym w twarz. Nie dać się zajść. Kurde, dwa helikoptery i ja. Achievement za sabotaże. Dobra, lecimy dalej, bo ja nie wiem, jak mi tam poszło. Pięknie, dwa helikoptery zdjęte. Niestety nasz już jest w słabym stanie i niedługo się zapali. Pewnie zaraz go ktoś trafi i będę prosił kolejny. Czy nie wiem, czy nawet zarobiliśmy na tego. Ciężko jest na nie zarobić. Chociaż to niszczenie bardzo dużo nam daje. Request for air support granted. No, zabierzemy sobie kolejny. Pięknie. Ograliśmy ich. Musimy zobaczyć teraz na te tutaj przedwyspiarskie kurde rzeczy. A tak dla przyjemności i pieniędzy. One też się jakoś tam liczą, widzę, procentowo, dlatego mówię, zrobimy 75% tylko. Dobra, wlatujemy tutaj.
Pięknie. To jest dużo rozwałki. W miarę duża lokacja. W miarę dużo to jest w ogóle do zbierania rzeczy, widzę. Jak to się pięknie niszczy. Nikt nas nie goni, wszyscy mają nas w dupie. Tak, nie jeźdźcie sobie, tak już nie damy rady tego obronić. Jeszcze transformatory, bo one zazwyczaj najmniej są widoczne. Dobra, z tej strony mamy wszystko. Przelatujemy na drugą część portu, czyli port. W ogóle jest śmieszne, że to jest port. Nazywamy się inaczej. Dobrze, w ogóle ciekawe, że tutaj nie ma przeciwlotniczego, nie? Tego nie mogę zniszczyć. Dobra, jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Chyba z drugiej strony może być. Bo to jest jeszcze nie koniec tej lokacji. Nie wiem, czy ja dlatego, że lecę tak nisko, to nikt mnie nie atakuje. Patrzcie, oni mnie nie widzą. Ty, ładnie nam idzie. Zaraz będzie 1%. W tym odcinku o wiele szybciej nam to poszło. Ale co się dziwić, jak mamy tutaj takie proste lokacje. Tutaj są tylko znajdźki na wodzie, w ogóle jak śmiesznie położone. Lecimy dalej. Nie ma czasu na, wiecie, do stracenia. Lecimy po prostu dalej, 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 na kolejną.
Tam widzę kolejną wodną. Tam też jest dużo rozruby. Dobra, nie ma tu nic do zniszczenia. Może coś jest z drugiej strony, bo tam też widzę jakiś budynek. Jest, zobaczcie. Gdzie jak pochowane, kurde, mają? Aj, nie ze mną te numery. Ożysz, kurde, trzy helikoptery. Ciekawe skąd one strzelają. Przydałby się jeden helikopter do wymianki. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze znajdziemy. Wolę nie dostawać pod pupie, bo niezbyt jestem już ready na cokolwiek. Dobra, tu nic nie ma. A, to był jakiś domek. Jakieś wieśniaka, chatkę zniszczyłem. Dobra, lecimy dalej, jeszcze tutaj. Myślę, że ten helikopter jest ledwo żywy, ale da radę. Tylko wznieśmy się nad nich. No widzę jeszcze te gówna od wody. O tego, od ropy, sorry, od ropy. O, helikopter. Aj, najgorsze to, że one... Aj, nie dam rady. Aj. To jest najgorsze. Najgorsze, że te helikoptery... Jeden w drugiego strzela. Jeden w drugiego strzela i złapanie helikoptera to jest, wiecie. Oni już widzieli się, oni już wykryli, że to jest mój helikopter i to jest minus. Och, mamy to. Tak, i to jest to. No i widzicie, tak naprawdę helikopter mamy dalej do dupy. Ale to jest właśnie ten minus, że oni automatycznie strzelają do ciebie, wiedzą, że to jesteś już ty.
Lecimy na kolejną bazę. Dobra, mam nadzieję, że spierdzielimy od nich. Siechamy spawnem, w ogóle się... Dźwięk tak ucichł. Halo, czy to moje słuchawki, czy co tu się stało? Nie, jest dalej. Nie, dźwięk ucichł gry, widzę. No czuję. Co się stało? Halo? Nie wiem, zobaczymy, może się odlokuje. Nie. Dobra, jest cicho, no co tam zrobimy, nie? Osłyszeliście, że jest normalnie. Nice. Co to było? Mnie dalej ścigają. Ale ja myślę, że nie dadzą rady. Znaczy, znika dźwięk tutaj przy jakichś tam momentach. Coś jest śmieszne. Szybko, szybko, szybko. Somebody's had to do it. Dobra, lecimy tutaj. 42%! Au, dobrze tam idzie, myślę. To w miarę szybko idzie, jak my jeszcze tych lokacji jeszcze nie zbieramy. Ty, ta uciec przede mną szybko leci. Ale jestem lepszym tutaj pilotem helikoptera. Tam widzę, będzie wielka zabawa na jakimś porcie. Ja już sobie może zapiszę, bo jak gra mi wywali crasha przez taką ilość rozpierdzielania lokacji. No mieliśmy 41% na starcie. Jak damy radę jeszcze zrobić ten 1% w ogóle cały, to mu się... Ile mamy? No jakbyśmy dali radę ten 1% zrobić, to bym się zdziwił, nie? Że damy, że daliśmy radę. Fajnie by było nawet. Ze znajdźkami tylko będzie taki problem, że czasami będzie ciężko je znaleźć pewnie, tak naprawdę. Ja już tam mam swoje, wiadomo, sposoby, już swoje takie, wiecie, rozeznanie, w jakich tam miejscach one leżą, wiecie, odległościowo. Dobra, mamy go. Aj, będziemy cały czas w akcji. Widzicie, dlatego właśnie chciałem zrobić najpierw to niszczenie, no bo widzicie, cały czas nas gonią. A teraz wyskocz stąd i spróbuj zdobyć jakieś gówno.
Dobra, chyba nam idzie w miarę. Dobra, lecimy dalej. Ale idzie nam naprawdę dobrze. Mogę to wam powiedzieć, naprawdę świetnie. Dobrze ten sposób przemyślałem, jednak tak w pracy siedziałem i myślałem sobie o tej serii na przykład, bo inne serie to są, wiecie, po prostu lecę z fabułą, która jest świetna, prawie każdy tytuł jest tak świetna fabuła, który gram. Czy tam Wiedźmin, czy tam Saints Row grałem, czy coś. O Jezu! To tam, wiecie, moim zdaniem wszystko jest proste, nie? Lecimy w fabułkę, coś się dzieje. Mamy 50%, lecimy dalej. Tutaj nie zrobiliśmy. O kurde, ktoś jest na plecach naszych. Serio? Widzicie, co się właśnie stało? On rozbił się po prostu, lecąc się rozbił. Ej, to tak nie miało być. Rozbicie. To nie jest moja wina. To nie moja wina. Ja chcę zapisać, o. Zapiszmy sobie terere. A dobra, dobrze nam szło, dopóki ten śmieszny helikopter nam nie wleciał. Mamy ile? No, zaraz będzie kolejny procent. Nie, troszeczkę dalej. Dobra, pojazdy. No i nasz piękny helikopter za 100. Ale patrzcie, ile mam pieniędzy. Jak tam pieniądze rosną przez to. Więc jeżeli chodzi o sprzęt, to się nie cykam. Możemy te helikoptery kupować i kupować. Tak, musimy ogarniemy te tutaj, polecimy w tą stronę, nie? Znaczy, to wszystko mam ogarnięte, tylko... Tylko właśnie te znajdźki, nie? Mówię, achievement 75% to jest coś, co muszę zdobyć, no. Mówię, że jak kiedyś jeszcze bym chciał w to zagrać, to bym zrobił sobie ten achievement na poziom trudności, ale nie chciałbym chyba drugi raz robić ogólnikowo tego trudnego achievementa. Jestem pełny przyjemnych takich vibe'ów teraz. Wcześniej miałem chyba mniejsze zainteresowanie i chęci, jak było tak ciężko, że nas cały czas łapali w tych wiosce. Chyba wtedy też nie miałem humoru, myślę, na takie granie. Tutaj nawet jeżeli się wyciszę i nic nie będę mówił, to nie myślcie o tym tak. Czemu to się wyświetla? Że ja będę siedział cicho i nic nie mówię, to po prostu jest moja taka czysta, wiecie... Yeah.
Jak i tak tu lecimy, więc to będzie zabawa. A już myślałem, gdzie to jest. Dobra, ustawić się. Lecimy dalej, nie? Tu już mamy wszystko. To już jest turbo prędkość, nie? Robienia lokacji. Boże, myślałem, że tam coś jest, a tam byli po prostu cywile. Dobra, są dwie lokacje, tam nic nie zrobiliśmy. Tu zrobiliśmy. Co to jest za lokacja? Też do zrobienia. Piękne zniszczenie. Lecimy dalej. Może przetrwamy jeszcze jeden. Jeszcze jedną lokację tym helikopterem. Drogi był, tak? Dobra, zarabiamy teraz takie pieniądze, że nie ma co narzekać. Dobra,
Dobra, mamy to. Przekręcić szybko się. Dobra, lecimy dalej, to jest jakaś w górach. Chociaż, czy my lecimy w góry już, czy najpierw dolecimy wszystkie tu lokacje, na dolnym części. Najpierw ogarniemy dolne lokacje, potem te górne. Jest kurna lokacji tak dużo. Sam ten półwysep, że ta wyspa wielka jest tak duża. Ale wiadomo, najlepiej najcięższe rzeczy zrobić jako pierwsze. Najcięższe rzeczy bierzesz jako pierwsze, że potem mieć luz. Chodziło o pieniądze ogólnie. Jak te procenty się liczą, to ja zaczynam myśleć, że te niektóre właśnie takie lokacje są zrobione tak, że 100% dostaje się po zniszczeniu wszystkiego w terenie. Co mi się nie podoba. 75% to jest świetna rzecz. Dobra, lecimy dalej. Tu jesteś. Dobra. Zaraz kończymy odcineczek. Wiem, miało być dłuższe, wiem, ale spokojnie. Zaczniemy dłuższe, jak będę miał trochę więcej czasu. Czemu krzyczysz? Faja! Faja! Chyba to jest bardzo dużo znajdziek, więc powiedzmy, że ta lokacja jest ogarnięta. Tam jest naprawdę dużo znajdziek. Tak, chciałbym zrobić ten jeszcze procent do końca. Wtedy myślę, że skończymy. Tak, może zróbmy takie klucze, żeby było spoko zrobić właśnie po 2% na jeden odcinek, inaczej nie ma szans. W sensie minimum, bo wiadomo, później może zaczniemy robić to szybciej. Piękna noc. Patrzcie, był dzień, była noc, dzień, noc. Cały czas lecą te dni. Tam jest jakaś kropka daleko. Czy to gwiazda? Czy to samolot? Czy mogę pomyśleć życzenie? Na szczęście one są zrobione tak bardzo podobnie.
Patrzcie, jeszcze troszeczkę nam zostało. I będzie 90, znaczy 40% coś. Znowu się wyciszyło. Coś tu jest, że się wycisza. I w miarę odprężające jest to. Ale ta woda się ładnie mieni, nie? Nie wiem, czy wy to tak dobrze widzicie, jak u mnie na grafice, ale tak patrząc, lecąc w ten sposób, fajnie ona wygląda, nie? Ten tutaj blask księżyca. Przecież jak kiedyś bym chciał zagrać na najwyższym poziomie, to będzie hardcore, nie? Nie ze względu na jakieś, wiadomo, 100% nie zrobię wtedy już, tylko żeby przejść. Ale przejście tej gry i tak to jest hardcore. Widzieliście, ja miałem problemy na normalnym, gdzie się zabijali co chwilę mi. Gdzie się wkurzałem na ilość damage'a, jaki dostaję. A co jak to będzie naprawdę brało? Póki żyje, inni będą ginąć. Teraz zgadnijcie, jakiej postaci z LoL'a był tekst. Dobra, my tu w ogóle mamy tyle tych rzeczy. No to jest za mały drwal, ale 17% tylko zrobiłem tutaj? What the fuck? Co tak mało? Czemu tak mało, bym bardziej powiedział? Dobra, ja muszę tu jakoś zakończyć odcinek. Nie rozpędzać się. Gdzieś chcę wylądować spokojnie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Mamy 42%, więc czy tam 3, 42 albo 3. 3 chyba, co? Zobaczymy. Tak, 3. Ja wam do zobaczenia życzę. Cześć!